Cześć, witam ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj inny film niż testy, jakie zazwyczaj u mnie są. Chciałem Wam pokazać filmik z renowacji takiego oto zestawu mebli ogrodowych. Sprawa wygląda tak. Zestaw ten kupiony w markecie budowlanym na CE jakieś 3 sezony temu za 800 zł, czyli taniocha. Ale zależało mi, żeby był na 6 osób, a z technoratanu to kwota używanego auta niestety, więc zaryzykowałem, kupiłem takie. No i już po jednym sezonie wyglądało to słabo, a po trzech wygląda bardzo słabo. Co tu dużo mówić. Wtedy jak to kupowałem, to było to nowością, nie było żadnych komentarzy na ten temat. Teraz się pojawiło od groma i od groma komentarzy to właśnie, że tak koroduje. No tutaj to akurat same śruby. Generalnie to niektórym nawet po 3 miesiącach to skorodowało. Zobaczcie, co tu się dzieje. Spróbuję to sobie jakoś odrestaurować. Kupywanie kolejnego takiego zestawu za 800 nie ma w ogóle sensu. Teraz zresztą to już chyba 1000 kosztuje. Nie ma sensu, a wydawać, mówię, 4-6 tysięcy na technoratem też jakoś mi się nie uśmiecha. Zaskoczyłem się pozytywnie, jeśli chodzi o solidność. Myślałem, że to się rozklekocze, będzie słabe. Tu jeszcze parasol jest w zestawie. Ale o dziwo dosyć solidne to jest, nie rozpadło się. Ja tego oczywiście na zimę nie chowałem. To jest zewnętrzne, niby odporne na warunki atmosferyczne. Słuchajcie, nie mam miejsca i ochoty tego chować tak naprawdę. Więc to stało, no i wygląda jak wygląda. Dobra, zaraz sobie przejdziemy do tego, co tu będzie robione. Zobaczcie, ile jest korozji tam od wewnątrz. No masakra. Dobra, teraz Wam pokażę, jaki mam pomysł, co sobie kupiłem. Od razu, żeby była jasność, na moim kanale sporo współprac. Tutaj żadna z tych firm nie jest sponsorem tego filmu. Wszystko kupiłem sam. Narzędzia, które też będziecie widzieli, to są albo moje, albo które mi gdzieś dostały po testach. No to jest mój po prostu zwykły film. Nie jest to żadna współpraca i sponsorowany materiał. Proste. Dobra, słuchajcie. Generalnie trzeba to oczyścić z korozji i zabezpieczyć. Tylko, że będzie sporo problemów z dostaniem się w trudno dostępne miejsca. No, na przykład problemem będą tutaj te miejsca, gdzie jest skorodowane przy tym materiale, ale na którym się siedzi, ponieważ no tutaj będzie ciężko to wyszlifować, to jest nierozbieralne, ciężko to będzie wyszlifować, ponieważ no, będzie obawa o uszkodzenie, kurde, ostrość się cały czas gubi, sorry, będzie obawa o uszkodzenie materiału, więc na przykład tutaj na pewno tego jakoś super nie wyszlifuję, tak samo jak są tutaj jakieś takie różne zakamarki tego typu, ręcznie może jakoś dojdę. Oprócz szlifowania ręcznego będę używać też takiej szczotki na wiertarkę drucianej, wiecie o co chodzi, będziecie widzieć. Dlatego kupiłem Brunoxa. Kto gdzieś tam w motoryzacji coś ogarniał, to wie o co chodzi. Neutralizator rdzy. Ja byłem zawsze zadowolony z tym, że martwiłem się, jak to ogarniać tym pędzelkiem i nawet nie wiedziałem, że Brunox jest w sprayu. Jedną ręką. Słuchajcie, w sprayu, więc rewelacja, będzie dużo łatwiej się pracowało tym. Kupiłem jedną puszkę, już teraz żałuję, bo ogólnie na te ogniska korozji, które gdzieś są, to mi na pewno raczej wystarczy, ale prawda jest taka, że mogłem kupić dwie i pomalować to wszystko, bo to jest też jako podkład. No i potem jeśli chodzi o farbę na to, chciałbym, żeby to był antracyt. Totalnie mi nie zależy, żeby był w takim odcieniu ciemniejszy czy jaśniejszy, po prostu antracyt. O ile farb antracytowych, antykorozyjnych, czy tam po prostu do metalu jakichś zewnętrznych jest dużo, to już nie było... Znaczy inaczej, to wszystkie są, wiecie, bo też chciałem w sprayu i wszystkie były jakieś za 12-15 zł, więc znalazłem takiego Novola, też motoryzacja, lakier strukturalny, Structure Top Coat, coś takiego. On tu ma zaznaczone, co prawda, tak jakby elementy plastikowe w aucie, ale no z tyłu na puszce producent napisał, że jest do tworzyw sztucznych, drewna, metalu. On nie jest chyba antykorozyjny, ale tak naprawdę to podkład ma być antykorozyjny. No i jest antracytowy. Widzę, że będzie sporo ciemniejszy, ale może nawet lepiej. No i ten lakier to koszt na necie około 35-40 zł, więc no drożej niż 12, więc jakoś wzbudza większe zaufanie. Poza tym nowolno znana dobra firma, ale też nie jest tragicznie. Kupiłem sobie dwie puszki, myślę, że starczy. Tutaj przy okazji akurat ten sam sprzedający miał, co sprzedawał lakier, takie fajne szczotki, które mi się powinny mega przydać. Więc wziąłem, wiecie, żeby... nie kupywać, nie szukać czegoś takiego gdzie indziej. Dobra, rozkręcam sobie to, co się da. Na pewno pamiętam, że blat się ściąga, bo tak był kupiony. Natomiast krzesła były kupione w całości. I o ile widzę, że one tutaj mają jakieś śruby, że dałoby się to siedzisko ściągnąć, to nie wiem, czy to mi coś tak naprawdę pomoże, a śruby są na wszystkich krzesłach w takim stanie, że jak je ruszę, to będę zaraz jeździł, szukał i sztukował śruby, bo wyglądają kiepsko. Zobaczę, jak to będzie szło w praktyce podczas roboty. Dobra, zabieram się do pracy.
Dobra, zdecydowałem się jednak rozkręcić to. Śruby poszły banalnie. Słuchajcie, teraz będzie naprawdę łatwiej, przynajmniej z tym tutaj elementem. Z tym dalej będzie męka. No, śruby wyglądają jak wygląda... co się wydarzyło? No dobra, nieważne. Generalnie śruby wyglądają jak wyglądają. Akurat nie przygotowałem się na to i nie kupiłem żadnego odrdzewiacza. Ale zaczynam to robić przed majówką, więc wiadomo, że mam zapas coli. Wrzucę to do coli, a potem potraktuję Brunoxem, żeby to jakkolwiek zabezpieczyć. No mówię, majówka, więc już nie kupię nowych, ale nie wyglądają tragicznie. To raczej taka powierzchowna korozja. 6 krzeseł, nie będę Was zanudzać. Razy 6 to robię i lecimy dalej. Pierwszy etap rozkręcania krzeseł za mną. Sukces, bo nie urwała się żadna śruba. W trawie zgubiłem tylko podkładki od innej śruby, więc też sukces. Tam są te drugie elementy. No i co? Zabieramy się za stół. Zobaczcie, do stołu już dali lepsze śruby. Żadne nie skorodowały. Kurczę, nie można było tych kilku śrubek już takiej lepszej jakości dać do krzeseł. Tym bardziej na krzesłach się siedzi, większe obciążenie. No ale cóż, tak to wygląda. Dobrze, stół rozłożony, łącznie z 20 minut roboty i to z ustawieniem kamery, więc generalnie byłoby z 10. Tutaj troszeczkę jest smuteczek, ponieważ nie wiem jak tam się dostać. Tutaj są takie kliny, żeby ta szyba nie wypadła i te plastiki, które już są w stanie opłakanym. Nie wiem czy to ruszać, cholera, chociaż z drugiej strony to będzie bardzo nieestetycznie wyglądać. Więc właśnie tutaj się chyba przyda Brunox, to co dam radę wyczyścić i spsikam Brunoxem. I tyle. Dobra, zabieram się za szlifowanie. Co ja tutaj będę używać? Słaby jestem w metalu. Mam tutaj papier 320, 180 i 800. Chyba 180 będzie za agresywny na początek, więc sobie spróbuję 320. Nie mam nic pomiędzy, potem mam od razu 800. Ewentualnie zobaczę, czy to będzie jakieś tutaj rysy robić. Może gdzieś tam mimośrodową. No i ogólnie wiertarka z takimi włosem, no w sensie szczotką metalową do trudno dostępnych miejsc. Zobaczymy jak to pójdzie. Próbujemy. Słuchajcie, masakra jest. Nie spodziewałem się, że to jest w tak idealnym stanie, kurde. Zobaczcie, co tu się dzieje. No ciężko jest to obczyścić do gołego. Tutaj troszeczkę się pomęczyłem, no to coś tam się da, wiadomo. Tutaj jeszcze jest niedoczyszczone. Zaczyna to w miarę wyglądać, ale to jest kupa czasu i pracy. Przydałoby się to wypiaskować. Mogłem, kurczę, kupić ten pistolet do piaskowania. Mam kompresor domowy, dwutłokowy, 50 litrów. Może bym coś tam sobie poradził. No ale cała nadzieja w Brunoxie. No też wiecie, koszty tego dania do piaskowania, malowania jakieś proszkowo, to bez sensu, to lepiej sobie nowe mebelki kupić.
No co, cała nadzieja w Brunoxie. Oby to jakoś wyszło, może chociaż mi dwa sezony wytrzyma. Będę mega zadowolony. Dobra, słuchajcie, obczyściłem to sobie tyle, ile mogłem, czyli słabo. Teraz to odtłuszczam i lecimy Brunoxem, cała nadzieja w Brunoxie. Dobra, słuchajcie, jest malowanko. Chciałem to zrobić na zewnątrz, jest ładna pogoda, ale niestety troszeczkę wieje. Muszę robić w garażu, tam nie mam jak nagrywać, muszę jakąś folię ogarnąć. No, nie będę wam procesu malowania tutaj zanudzał, nic specjalnego. To jest jedna warstwa pomalowana. Kolor jest świetny, podoba mi się. Zobaczymy finalny efekt, pokażę wam, jak to wyszło. Dobra, słuchajcie, mam to skończone. Zacząłem przed majówką, skończyłem tydzień po, ze względu na to, co wam pisałem tam na filmiku, że o jedną puszkę sprayu jednak kupię za mało. Generalnie mam na razie złożone jedno krzesło, ale możemy nagrać sobie podsumowanie. Reszta już jest pomalowana i schną te oparcia po prostu. Jak to wyszło? No, na tą chwilę wygląda to dla mnie przynajmniej naprawdę rewelacyjnie. Nie widać jakichś zacieków, kolor też mi się bardzo podoba, oczywiście to kwestia gustu, ogólnie mi się też podoba, bo zgrało się to z tym siedziskiem, że tak powiem. Stół już stoi od tygodnia, nie obyło się bez jakichś małych tutaj problemów typu, no po prostu małe dodatkowe rysy, które mi doszły, ponieważ wiecie, a to podczas chnięcia mi się jakiś element przewrócił, chociażby to mi się tutaj przewróciło jak podczas chnięcia i tutaj widzicie, jest jakaś ryska, czy chociażby podczas skręcania gdzieś tutaj kluczem, widzicie, zahaczyłem, także takie rzeczy będę musiał sobie jeszcze poprawić, no ostrość się nie chce złapać, ale trudno, natomiast sam efekt jest bardzo fajny, no tak jak pokazywałem wcześniej, te plastiki można by było zdemontować i je pomalować, niestety one są w takim stanie, że tam je trzeba by było podważać i one raczej nie wytrzymałyby tego. No, wygląda fajnie, pytanie oczywiście jest kluczowe, ile to wytrzyma, jak wytrzyma sezon, no to już będzie w miarę fajnie, jak wytrzyma dwa, to będę bardzo zadowolony. Koszt tego całego, tej całej renowacji mniejszy niż 200 zł, oczywiście nie wliczam w to narzędzi, czy tam papieru ściernego, który akurat po prostu miałem, mówię tu o samym podkładzie i samej farbie w sprayu. Natomiast, no mówię, kluczowe jest to, ile to wytrzyma. Oczywiście magia internetu jest taka, że możecie napisać za rok, dwa w komentarzu, spytać się mnie, jak to dalej wygląda, a może tak naprawdę trafiliście na ten filmik tak naprawdę już gdzieś po dwóch latach i mogę coś więcej powiedzieć. Jak mi to wszystko wyschnie, to sobie poskładam. No i cóż, zobaczymy. To będzie i tak ciągle stało na zewnątrz, także no nie będzie miało łatwych warunków. Zobaczymy, czy Brunox to ochroni i zobaczymy, czy też farba nie będzie się po czasie zdzierać. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.